Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Glass Cockpitowi. W tym odcinku mówimy sobie drugi ekran, czyli Multifunction Display. To jest właśnie ten ekran, który widzicie. W poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście, to omówiłem Primary Flight Display i możecie może zacząć od tego, jeżeli chcecie. A tutaj skupimy się tylko na tym wyświetlaczu wielofunkcyjnym. No i tak, co on tutaj prezentuje? Zacznijmy może tutaj od lewej strony. Mamy tutaj wskazania pracy silników. W tym wypadku dwóch silników, jako że jesteśmy w samolocie Beechcraft Baron. On ma dwa silniki tłokowe, także tutaj wszystkie wskazania są podwójne dla lewego i prawego silnika. No i na początek mamy tutaj u góry wskazania ciśnienia ładowania. Czyli tutaj zmieniam sobie na przykład teraz przepustnicą, zmniejszam ciąg i widzimy, że te wskazówki tutaj reagują, moc silnika się zmienia. Na przykład w tej chwili mam 26,6 na obydwu silnikach, to są oczywiście wartości w calach słupka karteci. No i kolejny wskaźnik to są obroty silnika, RPM, czyli obroty na minutę. W tej chwili mam 2700 obrotów na minutę i tak samo mogę to trochę tutaj na przykład zmienić. No i mam w tej chwili około 2520 obrotów na minutę, to się jeszcze będzie ustabilizowywać. I dalej mamy full flow w galonach na godzinę, czyli po prostu przepływ paliwa, inaczej też mówiąc, ile nasze silniki palą benzyny. Dla lewego i prawego silnika CHT to są temperatury głowic cylindrów, czyli mamy informację, czy nasz silnik ma prawidłowe temperatury, oczywiście też dla lewego i prawego silnika. Dalej mamy temperatury olejów, też są w zielonym zakresie, więc jest ok. Ciśnienie oleju w lewym i prawym silniku. I dalej mamy alt load, czyli obciążenie naszego alternatora. Ja na przykład teraz zwolnię trochę lot i wysunę klapy i widzimy, że tutaj ta wartość wskoczyła do góry, jako że nastąpiło większe obciążenie, ponieważ potrzebna była energia na wysunięcie klap. Ok, przyspieszmy i kontynuujmy dalej. Full flow, nie full flow, to jest full QT gal, czyli po prostu ilość paliwa w galonach dla lewego zbiornika, jak i prawego. Tu po prawej stronie mamy zatankowane na maksa i w lewą stronę idziemy, mamy 0, czyli zbiorniki puste oczywiście. No i tyle ze wskaźników w Beechcraft Baronie. Niestety nie mamy tutaj wskazania EGT, czyli temperatury spalin, co jest no, potrzebne na przykład do ustalenia mieszanki, czyli ile tego paliwa powinniśmy ustawić dla silników. No niestety tutaj nie dowiemy się, jaka jest temperatura spalin, trochę szkoda, nie ma tu raczej więcej opcji, nie możemy tutaj zmienić tych informacji wyświetlanych dla silników. Dobrze, jedźmy dalej. Dalej zobaczmy, co tu mamy u góry. No po pierwsze mamy nastawy częstotliwości dla nawigacji, NAV 1 i NAV 2, ale to mówiłem w poprzednim odcinku, jako że tu jest dokładnie to samo NAV 1, tak samo komy. Tu się powtarza, więc tak, też mamy komy, to jest to samo, mówiłem to wcześniej, nie będę się powtarzał. Jedźmy dalej, co mamy tutaj? Pierwsza informacja GS, czyli Ground Speed, czyli po polsku prędkość względem Ziemi. W tej chwili wynosi 132 węzły. Fajna sprawa, od razu wiemy, jaką prędkością się poruszamy względem Ziemi. Dalej mamy XTK, to jest od angielskiego Cross Track Error. Czyli jest to dystans, jaki nas dzieli od żądanego kursu. W tej chwili on jest minimalnie, tutaj jesteśmy minimalnie z lewej strony kursu, co też widać tutaj na mapie. Tak, czyli jesteśmy 0,01 mili morskiej na lewo od kursu. I tutaj mamy strzałkę, która nam pokazuje, że kurs jest na prawo. Tak, czyli jesteśmy z lewej strony od tutaj tego kursu wyznaczonego tą linią. Ja, żeby to jeszcze mocniej pokazać,
wyłączę autopilota i wejdę tutaj w lekki zakręt w lewo. I zobaczymy, że ten dystans zacznie się zaraz zwiększać. Tak, i ten dystans już tutaj się zwiększa, czyli jeszcze bardziej odchyliłem się od kursu, czy też oddalam się od kursu, jeżeli chodzi o ten wskaźnik. Tu od razu mówię ten drugi wskaźnik, TKE, to jest od Track Angle Error, czyli to jest z kolei odchylenie od kursu, jak duże jest w tej chwili narasta, bo mój samolot skręca w lewo ciągle, czyli mamy teraz 23 stopnie. A teraz nie, HDG włączę NAV, czyli wrócę samolotem na kurs. Tak, czyli w tej chwili powinniśmy na przykład skręcić w prawo o 20 stopni, żeby znowu być na kursie, ale oczywiście musimy też uwzględnić, jak daleko jesteśmy od ścieżki, po której powinniśmy lecieć. Dlatego, jeżeli o, teraz było 0, to byśmy lecieli równolegle z naszym kursem, ale obok, tak, na dystansie tam 0,6 mil morskich. Więc tutaj trzeba wziąć te dwie poprawki, żeby właśnie lecieć prosto po tej kresce wyznaczonej przez plan lotu. W tej chwili ten wskaźnik jest na minus 16 stopni, to z kolei oznacza, że powinniśmy skręcić w lewo o na przykład 15 stopni, żeby lecieć tak jak ta kreska tutaj, tym samym kursem, co tutaj ta kreska jest narysowana. No tak to tutaj wygląda. Tutaj dalej mamy ETE, jest to szacowany po prostu czas tutaj dotarcia do lotniska docelowego, czyli będę leciał 3 godziny 14 minut, oczywiście lecąc obecną prędkością ground speed. Jeżeli ta prędkość będzie się zmieniać, to oczywiście też i ta tutaj wartość będzie czasu się modyfikowała. Ja w tej chwili zwolniłem lot i widzimy, że mi minut przybywa. Tak, bo i prędkość ground speed spada. Już mam 3,5 godziny lotu. Przyspieszymy. I estymacja czasowa będzie krótsza. Ok, wyłączmy tutaj autopilota. No i tyle, jeżeli chodzi tutaj o te informacje. Tu widzimy, jak samolot już wyrównuje automatycznie, czyli zmniejsza się tutaj dystans, błąd tego dystansu. Będzie bliski 0 zaraz i tutaj też kąt też powinien być 0, wtedy będziemy idealnie lecieli tą tutaj kreską, czyli ani nie będziemy odchyleni kątowo, ani przesunięci w lewo czy w prawo, tak, tu mamy przesunięcie, tu mamy czy prawidłowy kąt. Dobrze, tyle jeżeli chodzi tutaj o tą górną informację. Przejdźmy teraz do tego, co widać, co zajmuje najwięcej tutaj obszaru, czyli oczywiście mapa. I tu nie trudno się domyśleć, że jest to mapa. Mamy tu takie informacje, jak mamy na przykład u góry track up. Track up oznacza, że ma orientację mapy, tak? W tej chwili mapa jest tak zorientowana, że nos samolotu zawsze jest skierowany do góry i to jest tak, samolot nie zmienia swojej pozycji, za to pozycję zmienia mapa, czyli jeżeli będziemy wchodzili w zakręty, to ta mapa będzie się obracać, a nasz samolot zawsze będzie skierowany do góry. I tu widzimy północ na mapie, czyli północ jest w dół, czyli my lecimy na południe, bo lecimy w przeciwną stronę niż północ na mapie. Tu niestety nie znalazłem opcji, żeby zmienić tutaj na North Up na przykład, tak? Czyli żeby z kolei mapa zawsze była zorientowana do góry, czyli północą do góry, a żeby to samolot zmieniał swoją pozycję. No niestety, domyślam się, że oryginalny Garmin G1000 ma tutaj tą opcję, ale w tym symulatorze tutaj nie, tego nie odzwierciedlono niestety. Co jeszcze co do mapy, tutaj zobaczmy, mamy range, tak, to jest jakby inaczej mówiąc skala powiększenia mapy. W tej chwili zasięg wynosi 15 mil morskich, tu mamy joystick podpisany range, tu możemy sobie zmniejszać, ja teraz zmniejszę zasięg, na przykład do 3 mil morskich i widzimy, że jakby mapa została przyzumowana, zwiększam zasięg i mamy, tak, widzimy coraz więcej. Możemy sobie jeszcze oddalić, jeszcze zobaczymy sobie całą trasę przelotu. O, widzimy już całe zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. No i nasz lot ze Seattle do San Francisco.
tak? Czyli widzimy też naszą całą trasę. I tak, co my tu jeszcze mamy na dole? Na dole mamy pewne opcje. Zobaczymy sobie opcję map. Jeżeli ją wciśniemy, udostępniają nam się dwie dodatkowe opcje. Traffic, czyli ruch lotniczy wokół nas. Pojawiają się takie tutaj rąbiki, to są samoloty. I ta kreska oznacza kierunek lotu samolotu. Oraz jak nie mam długość tej kreski, oznacza prędkość. Im dłuższa ta kreska, tym wyższa prędkość. Tu są na przykład samoloty z krótszą tą kreską, czyli lecą wolniej. No i tu też jest to podświetlone, czyli jakby opcja jest wybrana. Jeżeli to odznaczymy, to nie ma podświetlenia. Samoloty zniknęły z mapy. Kolejna opcja to topo, czyli topografia terenu. No i tu widzimy obszary górzyste bardziej na czerwono i nizinne na zielono. Tak samo topo jest podświetlone, czyli jest wybrane. Tu mamy opcję taką mapy czarnej, jak i mapy topograficznej. I tu udostępnia się już opcja back po kliknięciu na mapę, jako że możemy sobie to zamknąć i wrócić do oryginalnego ustawienia. Kolejna opcja, którą też omawiałem przy Primary Flight Display, jest to DCLTR, czyli declutter, czyli takie uporządkowywanie naszej mapy, bo możemy tą opcją usunąć pewne informacje z mapy. Jeżeli raz wciśniemy declutter, mamy opcję pierwszą, to zniknęły nam przestrzenie powietrzne. Opcja druga to jest dodatkowo bez punktów nawigacyjnych. I kolejny declutter 3 usuwa już nam jakby wszystko. Usunął też lotniska, usunął też informacje o ruchu lotniczym, mimo że tu mamy w Maps opcję włączoną. Także nie wiem, czy do końca tak powinno być, ale tak to jest. No i widzimy tylko naszą trasę, nasze punkty nawigacyjne i widzimy naszą pozycję. I kolejne wciśnięcie declutter powoduje, że wszystko wraca z powrotem, jest wyświetlane. No i tak, no i tu mamy właśnie opisane, na której głównej grupie wyświetlania jesteśmy, jest to map. To jest to samo co tutaj, też jest map podświetlone na niebiesko. No i opis navigation map, tak, mapa nawigacyjna. I tu mamy takie proste kąciki, one oznaczają, im ich jest więcej, to oznacza to ilość podstron dla tej głównej grupy map, albo tutaj patrząc tej. No i w tej chwili map ma tylko jedną podstronę, to jest ta, na której jesteśmy, bo jest też podświetlone, czyli nie ma więcej tutaj podstron, a podejrzewam, że powinna mieć, chociażby dzięki temu moglibyśmy się przełączyć na North Up, jakby były dwie tutaj podstrony, tak, czyli Track Up i North Up, a tu jest tylko jedna, no niestety. Ale tu widzimy, że mamy jeszcze kolejne dwie grupy, czyli oprócz map, co widzimy teraz, mamy jeszcze waypoint, czyli różne punkty na mapie, oraz nearest, czyli różne najbliższe punkty, czy to lotniska. No i idea jest podobna jak w GPS-ie. Tutaj mamy pokrętło FMS. Kręcąc dużym pokrętłem będziemy się przełączali między tutaj dużymi grupami. Kręcąc małym pokrętłem będziemy się przełączali między podstronami dla danej grupy. W tej chwili jestem na map, przełączę się dużym pokrętłem na waypoints. Waypoints ma 4 podstrony, widzimy zaznaczoną tą pierwszą. Kręcąc małym pokrętłem przełączam podstrony na kolejne. Teraz wracając w lewo, tak, przesuwam się na poprzednie podstrony. I kolejna grupa nearest, tak samo ma 4 podstrony i kręcąc małym zmieniam podstrony. I tak tu możemy się właśnie, możemy tu sobie nawigować i zmieniać te główne grupy. Ok, włączmy sobie waypoints i tak samo mamy informację waypoints i jesteśmy teraz na stronie airport information, czyli informacje o lotnisku. A jakim lotnisku? Ano takim, jakim tu mamy sobie wybrane. W tej chwili jakby wybrało się automatycznie, może jest to najbliższe lotnisko. Oscar Whisky Alfa Oscar. Tutaj mamy ikonkę graficzną reprezentującą lotnisko. Jeżeli to kółeczko jest zamalowane, to mamy do czynienia z lotniskiem utwardzonym. Jeżeli jest puste, tak jak tutaj, to jest to lotnisko nieutwardzone. Tu mamy też potwierdzenie grass, czyli trawa. Jest to lotnisko trawiaste. Public, czyli jest to lotnisko publiczne, dostępne publicznie. Mamy nazwę lotniska,
mamy miejscowość, w której się znajduje, stan, w którym się znajduje. Mamy elewację lotniska, czyli jego wysokość nad poziomem morza, 525 stóp. Mamy współrzędne lotniska geograficzne i mamy pasy lotniska. Tu jest akurat tylko jeden pas, to też widać na grafice, na mapie, i to jest jeden pas 0523. Mamy długość pasa 3200 stóp razy szerokość 75 stóp. Jak mówiłem wcześniej, trawa i no lights, czyli jest to lotnisko nieoświetlone. Tu mamy frequencies, czyli przeróżne częstotliwości dla lotniska, ale jak widzimy, to lotnisko nie operuje, tutaj nie ma żadnych częstotliwości, czyli też nie ma na przykład kontroli lotów, nie ma wieży, nie ma approach, nie ma ground, nie ma ILS-ów, nie ma ATIS-a, czyli nic nie ma. I tu jeszcze zobaczmy, że udostępniają nam się pewne opcje dla tego całego widoku. Mamy info i APR. Info, teraz jesteśmy na info, jest to podświetlone. Przełączmy się na APR. APR to inaczej approach. Tu możemy sobie wybrać podejścia do lądowania, ale w tej chwili nie mogę tego zrobić. Ja tutaj wpiszę sobie moje lotnisko, na przykład z którego wyleciałem. Tutaj podejrzę sobie jego kod. Jest to Kilo Sierra Echo Alpha. Tak, czyli jak mamy podświetlony tutaj kursor, a żeby to zrobić, to klikamy tu sobie push kursor, to jest podpis push kursor, czyli jakby wciskamy całe tutaj to pokrętło, mamy podświetlenie całości. Teraz musimy podświetlić tylko pierwszy znak, żeby móc wprowadzać znaki, czyli kręcimy małym pokrętłem, mamy podświetlony pierwszy znak. I teraz możemy ciągle kręcić małym pokrętłem, żeby sobie znaleźć literkę K jak kilo, i kręcimy tutaj małym pokrętłem i mamy K. Teraz musimy przesunąć kursor na drugi znak. Do tego celu kręcimy dużym pokrętłem. I jest na drugim znaku. I drugi znak to jest Sierra. Czyli teraz kręcę do tyłu, bo tam szybciej znajdę S. I teraz duże pokrętło. Przeskoczymy na kolejny znak. I Echo. I duże pokrętło. I jest już Alpha. Czyli mamy kod naszego lotniska. I jest to właśnie Seattle, to jest to lotnisko. I żeby usunąć kursor, żeby już nie wprowadzać więcej znaków, potwierdzamy Enterem. Widzimy, że to się tutaj wybrało, zaznaczyło. No i mamy tutaj z kolei teraz informacje o lotnisku w Seattle, tak? Tak samo informacje, czyli tutaj tą zakładkę, jak i approach, czyli podejścia. Tu może wrzucę jeszcze do informacji, tak? Bo przy okazji widzimy, że tu jest więcej tych informacji, mamy na przykład frequencies, ale jest ich jeszcze więcej, możemy to scrollować. Żeby scrollować, musimy tutaj ten kursor migający, kręcąc dużym tutaj pokrętłem, przesuwać tutaj w dół. Po pierwsze, mamy tutaj dwa lotniska, więc też możemy teraz, kręcąc małym pokrętłem, mając podświetlony pas, możemy zmienić pas na ten albo na ten. Widzimy, że te informacje się zmieniają. Tak, tu jest na przykład asfaltowe lotnisko, to jest betonowe lotnisko. Mamy tutaj z kolei, że jest full time, że jest właśnie dłuższy ten pas, 9421 stóp. No mamy też ikonkę, że jest to utwardzone lotnisko, co już właśnie też widzimy po tym, że jest to na przykład beton. I kręcąc jeszcze raz dużym pokrętłem, przeskakujemy na frequencies. I tu mamy właśnie różne częstotliwości, tu na przykład mamy komy do nastawy komunikacji, na przykład approach. Tu na przykład możemy sobie nastawić tą częstotliwość, żeby odsłuchać komunikat pogodowy ATIS. Tu jest też oznaczenie RX, to oznacza, że na tej częstotliwości możemy tylko odsłuchiwać, nie możemy tam mówić, tak? Na przykład dla approach możemy też i rozmawiać, jak i odsłuchiwać. To jest oczywiste, bo tu musimy się komunikować, a ATIS służy tylko do odsłuchania i niczego więcej. I mamy tutaj kolejne mnóstwo częstotliwości. I tutaj dosyć istotne, czyli częstotliwości ILS. Tutaj je znajdziemy. I tutaj teraz, tak, mając tą, widząc jakaś częstotliwość, możemy, kręcąc tutaj sobie pokrętłami NAV, możemy sobie je nastawić. Prosta sprawa. Z tym, że jeżeli znacie tutaj GPS-a w tym symulatorze, to może już znacie, może nie, że tam była opcja, że można było sobie zaznaczyć daną częstotliwość i wcisnąć przycisk Enter,
co powodowało, że ta wartość automatycznie kopiowała się, w tym wypadku by się skopiowała do naw 1, jako że tutaj mam wybrany naw 1. No ale ja tu klikam Enter i widzimy, że ta częstotliwość tutaj nie wskakuje, to nie działa, a szkoda, bo to było fajne ułatwienie. Ok, jeżeli już nie chcemy, żeby kursor nam migał, to dajemy push kursor, kursor zniknął. No i wybierzmy sobie jeszcze tą zakładkę Approach dla naszego lotniska w Seattle w tym wypadku. I tak samo możemy tutaj aktywować kursor, push kursor i kręcimy dużym pokrętłem. I tutaj możemy sobie wybrać jakieś podejście, jakie chcemy wykonać. Musimy teraz pokręcić dużym, małym pokrętłem, nie dużym. I widzimy całą tutaj litanię różnych podejść. I kręcimy dużym pokrętłem, żeby to sobie scrollować, tudzież właśnie wybrać to, co nas interesuje. I na przykład co? No wybierzmy sobie jakieś tutaj podejście, na przykład GPS 34 lewy. Żeby teraz wybrać dane podejście, potwierdzamy Enterem. I tu jeszcze mamy do wyboru Transition, czyli jakby nasze punkty Start, czyli jakby takie punkty wejściowe do podejścia do lądowania. Pierwszą opcją to jest Vectors i to zawsze występuje, czyli po prostu bezpośredni wektor na oś pasa lotniska. Albo możemy zmienić tutaj kręcąc dużym pokrętłem, możemy zmienić teraz inny punkt Start, jaki chcemy tutaj sobie wykonać. A dajmy sobie przykład ten, Enter. I widzimy, że tutaj na mapce zostało to też wyświetlone, jak to podejście wygląda, tak? Czyli tu możemy sobie w Waypoints Airport Information pokazać też w zakładce Approach, jak wyglądają sobie różne podejścia. Na przykład teraz w trakcie lotu, kiedy mamy czas na takie zabawy, możemy sobie podejrzeć różne podejścia. No i tu widzimy, że będziemy lecieli z tego miejsca. Może jeszcze to oddalę. O, no jest tego sporo. Tak, zaczynamy jakby z tego miejsca lecieć, no to z kolei nie widać punktów tego punktu, później do tego, później lądujemy, a jak nie lądujemy, to mamy tutaj ścieżkę odejścia na holding. Tą przerywaną linią, tak, mamy ścieżki zawsze odejścia, linią stałą, nieprzerywaną, mamy jakby podejście do lądowania. No i to jeszcze widzimy te, tu mamy sequence, czyli jakby sekwencję, jak będziemy lecieli, tak, najpierw ten punkt, później pas, lądujemy albo nie lądujemy, czyli odchodzimy na holding. I tu właśnie mamy jeszcze takie dwie zakładeczki, to już omówiłem. I co mamy dalej w Waypoints, tak, to była pierwsza podstrona w Waypoints, informacja o lotnisku. No a tu jeszcze warto zobaczyć, że mamy też informacje, jakie paliwo jest na lotnisku. AV Gas, czyli dla silników General, dla samolotów General Aviation, na przykład takim, jakim ja teraz lecę. Jest Jet, czyli paliwo dla odrzutowców. Dobrze, to myślę, że tu wszystko już na tej stronie informacyjnej o lotniskach. Przełączmy się na kolejną podstronę Waypoints, czyli małym pokrętłem. Ojej, coś tu się nie mogę przyłączyć. Aha, mamy kursor. Tak, tutaj trzeba właśnie pamiętać, żeby kursor nigdzie nie migał, żeby móc się dalej tutaj przełączać między podstronami małym pokrętłem. Ok, kolejna tutaj podstrona dla Waypoints to są punkty skrzyżowania, intersection information, tak, czyli informacja o skrzyżowaniach. W tej chwili mam tu jakieś wybrane skrzyżowanie, Alfa, Lima, Delta, Echo, Romeo. Mamy ikonkę skrzyżowania, taki trójkącik zamalowany. To jest to skrzyżowanie na mapie. Mamy jego tam współrzędne graficzne. Mamy też informację, jaki jest najbliższy WOR od tego punktu, tego skrzyżowania, do właśnie tego WORa najbliższego. Tu mamy kod tego WORa, informacja graficzna. Radial do WORa, czyli jeżeli od tego punktu chcemy lecieć do tego WORa, to musimy lecieć kursem 151 i dystans do tej radialtarni WOR z tego punktu do WORa jest to 19,7 mil morskich.
No i tutaj podobnie możemy aktywować kursor, powprowadzać sobie tutaj inne punkty. Ja tu nie będę tego robił, więc dam clear. Tu przy okazji widzicie, jak działa clear, tak, usuwało mi tutaj. I przełączmy się dalej do następnej zakładki. Jest to NDB, czyli tu mamy różne informacje o radionawigacji NDB. Mamy symbol graficzny, mamy jego kod na mapie, mamy częstotliwość też do tego NDB, jaką powinniśmy sobie nastawić. Mamy kod Morsa i tutaj tak samo, ta sama informacja, Lima Alpha Charlie, kod graficzny, bodajże miejscowość, w jakiej to się znajduje. No i też służonego graficzne i ta sama częstotliwość 328, którą trzeba nastawić sobie w radiu, żeby móc się tutaj nawigować do tego NDB. I najbliższe lotnisko od tego NDB. I czy to lotnisko będzie gdzieś tu widać na mapce? Ciekawe, a to jest to. Tak, to jest to lotnisko Kilo Golf Romeo Foxtrot. Czyli to jest najbliższe lotnisko i też mamy, że powinniśmy od tego punktu do tego lotniska, jeżeli chcemy lecieć, to musimy wybrać kurs 347 i jest tam dystans 4,4 mile morskie. I kolejna podstrona waypointów, czyli VOR information, informacje o nawigacjach VOR. No tutaj jest w sumie ta sama sprawa. Nie będę tutaj tego opisywał, tutaj też mamy informacje o VOR. Tu mamy jeszcze dopisane DME, czyli że możemy także dostać informacje o odległości od tego VOR-a. Odległości i też, czy też na przykład czas, kiedy dotrzemy do tego VOR-a. Tu możemy zobaczyć sobie na nawigacji radiowej. Nie zawsze VOR jest zespolony z DME, tutaj ten akurat jest. No i też informacje, częstotliwość na przykład, jaką trzeba sobie wybrać na przykład w NAV1 czy NAV2, żeby móc tego VOR-a tutaj sobie do niego się nastawić, do niego nawigować. Też widzimy kod Morsa tej radiolatarni VOR i najbliższe lotnisko, tak samo jak przy NDB, więc nie będę się powtarzał. OK, i to wszystkie podstrony dla waypoints. Kolejna duża grupa to jest Nearest. Nearest ma tak samo 4 podstrony. Nearest, czyli najbliższe różne rzeczy. W tym wypadku dla pierwszej podstrony jest to Nearest Airports, czyli najbliższe lotniska. Czyli w tej chwili najbliższe lotnisko od mojej pozycji samolotu to jest właśnie to lotnisko Whiskey November 10. Lotnisko jest nieutwardzone, to jest na przykład utwardzone. Tutaj mamy kurs, jakim powinniśmy się skierować w tej chwili, żeby lecieć do tego lotniska. Oczywiście to się wszystko na bieżąco zmienia, bo no, jestem w ruchu. I odległość aktualna do tego lotniska też się zmienia, bo po prostu jestem w trakcie lotu. Informacja o lotnisku, tam jego nazwa, miejscowość i elewacja lotniska. Pasy tego lotniska, że jest trawiaste, mam informację, długość pasa i szerokość pasa. I tu widzimy, że mamy jeszcze takie tutaj dodatkowe opcje. Tak samo nie mamy częstotliwości i nie mamy różnych tam podejść, ale tu na przykład możemy kliknąć APT, co oznacza właśnie airport. O, teraz się nam zmieniło na inne. Ale jeżeli wciśniemy ten tutaj softki pod tym APT, to widzimy, że kursor zaczął nam migać tej jakby boksie, tak, w tym Nearest Airports. Jeżeli klikniemy Runway, to widzimy, że kursor nam teraz tutaj się podświetlił Runway i możemy sobie małym pokrętem zmieniać Runway, ale to lotnisko ma jeden pas, więc tutaj nic nie zmienimy. No i mamy tak samo Frequencies, czyli jakby tu były jakieś częstotliwości, to kursor by nam tutaj wskoczył i tak samo dla Approach, czyli kursor by nam tutaj wskoczył automatycznie. Ale nie, to są takie ułatwienia bardzo fajne, bo normalnie to oczywiście musimy kliknąć push kursor, żeby pojawił się, o nie pojawił się, tak teraz pojawił się kursor i musimy tutaj scrollować dużym kółkiem, żeby, dużym pokrętłem, żeby tu sobie to przeskrolować. Ale też widać, że nie możemy się przeskrolować tutaj w dół, dlatego też już musimy się posłużyć teraz runway, tak, żeby wybrać sobie tutaj pas,
lotniska, czy też częstotliwości approach'e. Dobrze. No tak, i to tyle, jeżeli chodzi w sumie tutaj o... Chociaż może jeszcze wybiorę... O, tutaj coś, co... O, było. Zmieniło mi się. Ojej, gdzie to było? Dalej, dalej, tak. Przed to lotnisko. Kilo, kilo Lima Sierra. Widać, że ma też frequencies i approach'e. Czyli jeżeli damy tutaj frequencies, tak, to widzimy, że nam się tutaj kursor podświetlił. Kręcimy teraz dużym, żeby to sobie tutaj przeskrolować. I tak samo approach. I widzimy, możemy sobie też wybrać. O, znowu mi się tutaj przeskoczyło. No dobra. To jest dynamiczne, bo jestem w trakcie lotu. Dobrze, przejdźmy sobie do następnej tutaj podstrony. Kręcimy. Aha, musimy się jeszcze pozbyć kursora. Ok. Tak. I teraz przejdźmy sobie dalej. Teraz mamy najbliższe interceptions, czyli intersections, czyli najbliższe z kolei skrzyżowania. No i ta sama historia, tu akurat nie mamy tych skrótów, ale możemy sobie wcisnąć też push cursor i tutaj sobie scrollować najbliższe tutaj skrzyżowania. Ta sama historia, czyli mamy kurs do skrzyżowania i odległość naszej pozycji. Pozycje tutaj mamy współrzędne geograficzne, to jest WOR BTG, jego częstotliwość, kurs i dystans od tego pewnie punktu. Tak, i tu się zmienia, dobrze. Ok, i teraz dajmy sobie kolejną podstronę dla NIREST i mamy najbliższe NDB, czyli tu mamy z kolei listę NDB, tak samo push cursor, żeby sobie scrollować. Informacje o tym NDB, czyli miejscowość, gdzie się znajduje, współrzędne, częstotliwość, tak. I najbliższe radiolatarnie WOR, ostatnia grupa podstron. W tej chwili najbliższa radiolatarnia WOR to BTG. Mamy grafikę, mamy kod Morsa. Możemy się to na przykład nastawić na to BTG 60. O, i tutaj 16, 16, 60, tak samo co tutaj, frekwencje i aktywujemy. Widzimy też informację tutaj BTG, czyli kod naszego WOR-a i możemy sobie odsłuchać na przykład tutaj ten kod Morsa. To jest bardzo fajne, że go tutaj dodali. Trzeba trochę odczekać. Tak jak właśnie wsłuchacie się i prześledzicie wzrokowo, że jest to właśnie kreska, kropka, 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 kreska, 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 kropka. Także możemy być pewni, że ustawiliśmy się, chociaż mamy mnóstwo informacji, że to jest właśnie ta radiolatarnia, bo i tutaj nam Garmin pomaga, podpisując tą częstotliwość właśnie kodem tego WOR-a, ale też możemy sobie odsłuchać tutaj kod Morsa. No i tak, no i to jest w sumie podobne rzeczy, co przy NDB i tak dalej, nie będę tutaj się powtarzał. Także tyle, jeżeli chodzi o tutaj te główne grupy. Tu możemy się przełączać między głównymi grupami i małym pokrętłem między podstronami w danej grupie. Ok. Tu mamy akurat skrót jeszcze WOR, tak? Dla NIREST WOR, gdzie możemy się tutaj przełączyć. Dobrze. Ok. Wykonuję tu sobie lot dalej. Teraz omówmy sobie te przyciski, bo nie wszystkie wam pokazałem w działaniu. Widzieliście w działaniu na przykład Enter. Prosta sprawa, potwierdzamy coś. Mamy też Clear, czyli usuwamy. Na przykład jeżeli włączę tą opcję Direct To, damy Clear, zniknęła. Ale najpierw pokażę wam plan lotu, czyli przycisk FPL. Tu mamy właśnie nasz aktywny plan lotu. Informacje, z jakiego lotniska wystartowałem i do jakiego chcę dotrzeć. I tutaj mamy po kolei, tak, lotnisko, z którego wystartowałem i kolejne punkty, po których, do których będę leciał i przez nie przelatywał. Tutaj u mnie są to wszystko, to są nawigacje w
WOR, punkty WOR, radiolatarnie WOR. Mogą to być oczywiście też inne punkty, mogą to być skrzyżowania, mogą to być czy też inne lotniska, czy też NDB, radionawigacja. Także w tej chwili też widzimy, na którym obecnie jestem etapie, że lecę od z WOR-a Bravo Tango Golf do Charlie Bravo Uniform. Tu mamy też informację, jakim kursem powinniśmy się skierować na dany punkt nawigacyjny. I mamy dystans, jaki nas dzieli właśnie. W tej chwili mam dystans 3 mile morskie do, no właśnie dokładnie to jest ten tutaj WOR. Mogę to sobie przybliżyć na mapce, będzie widać ładnie, tak. Teraz lecę z tego WOR-a do tego. Bardzo krótki dystans. No ale do kolejnego WOR-a będę miał już więcej, będę miał 187 mil morskich, czyli lecąc z Charlie Bravo Uniform do Oscar Echo Delta. Tutaj dalej mamy właśnie też potwierdzenie, jaki jest aktywny odcinek trasy, na której lecę, czyli to samo co mniej więcej tutaj. Mamy też ESA, jest to informacja o bezpiecznej wysokości, na której powinienem lecieć w tym odcinku. No ale tu mam brak danych, nie mam informacji o wysokości w stopach. I dalej mamy Flight Plan Info, informacje o planie lotu, Remaining Distance, czyli całkowity dystans, jaki mi pozostał do dotarcia do lotniska docelowego, czyli jest to 486 mil. Ta wartość będzie malała, bo jestem oczywiście w trakcie przelotu. I dalej mamy total distance, czyli całkowita długość trasy od lotniska startowego do lotniska docelowego i jest to 598 mil morskich. No i jest to ta wartość stała, bo to się nie zmieni. I dalej mamy też bezpieczną wysokość, jaką powinniśmy lecieć. Jest to 13 120 stóp. Jako, że będziemy też przelatywali nad pewnym terenem górzystym, jest to dosyć wysoko. No i tu nie mamy podstron, jest jeden prostokącik dla planu lotu, więc nie możemy się tutaj nigdzie przełączać. No i tak wygląda plan lotu. Co do planu lotu, to też widzimy, że tu kursor nam miga, możemy tu się tutaj sobie scrollować, bo jeżeli tych punktów byłoby tutaj dużo więcej, to oczywiście możemy tu sobie to scrollować, kręcąc dużym tu pokrętłem FMS. Ale co jeszcze możemy zrobić, to możemy oczywiście przeskoczyć do kolejnego odcinka na trasie. Na przykład z obecnego do, wezmę sobie teraz kolejny odcinek, że chcę lecieć do tego WOR-a Romeo Bravo Lima. Żeby to zrobić, używamy właśnie przycisku menu i tu Wam pokażę, do czego to właśnie służy. I właśnie do tego, że właśnie sobie teraz, tak, mam pytanie, czy rzeczywiście chcemy zmienić odcinek aktualny, czy chcemy lecieć z tego punktu do tego. No i mamy, czy aktywować. Jeżeli nie chcemy aktywować, to wciskamy znowu menu, tak? Ja dam menu jeszcze raz, żeby właśnie teraz aktywować tą zmianę aktualnego odcinka, czyli daję Enter. No i widzimy, że mój tutaj ten wskaźnik aktualnego odcinka się przesunął. Tak samo samolot już zmienia trochę kurs, bo będzie się teraz kierował na ten WOR, czyli Romeo Bravo Lima. No i też nastąpiło przesunięcie dystansu i tak dalej. OK, tyle jeżeli chodzi o plan lotu. Kolejna opcja to będzie Direct To. Jeżeli klikniemy Direct To bezpośrednio, tak właśnie z mapy jak teraz, to nie mamy tu nic wypełnionego, musimy sami sobie wpisać, czy to na przykład kod lotniska ICAO, czy kod jakiejś radiolatarni, do której chcemy polecieć, tak, czyli po prostu musimy podać, gdzie chcemy się udać. Ale ja Wam pokażę, jak to zrobić na przykład używając najbliższych punktów, na przykład weźmy sobie nearest i weźmy sobie na przykład nearest airports. Tutaj airport, tylko chciałem już kursor. Dajmy sobie jakieś dalsze troszkę lotnisko. No na przykład te. Tak, ok, podświetlone mam to lotnisko i załóżmy na to, że chcę się teraz na to lotnisko skierować. Więc wciskam tutaj ten przycisk Direct To. I widzimy, że w tej chwili automatycznie te dane nam się tutaj o tym lotnisku uzupełniły. Nie musimy robić tego ręcznie. Oczywiście możemy. To zaraz Wam pokażę. No i mamy tutaj właśnie, że chcemy lecieć teraz do tego lotniska.
mamy mapkę tego lotniska. No i mamy, jakim kursem powinniśmy lecieć, jaki dystans jest do tego lotniska tutaj. Tak samo tutaj też kurs. I ok, to nam sobie tutaj mamy kursor na kodzie lotniska, dajemy Enter. Kursor przeskakuje na Activate, tak, czyli się pyta, czy chcemy to rzeczywiście aktywować. I teraz tak, jeżeli ja to aktywuję, to jakby usunę mój obecny plan lotu. To ja to aktywuję, dam Enter i widzimy, że mój plan lotu został usunięty, tak, teraz mamy podświetlenie planu lotu. Mój plan lotu zniknął, jaki miałem poprzednio. Mam teraz obecny plan lotu, że po prostu lecę jakby znikąd, czyli z mojego obecnego położenia do tego właśnie lotniska. I jeżeli sobie teraz włączymy podgląd na naszej mapie, no to widać tutaj tą kreskę i że lecimy właśnie do tego lotniska tutaj. No i samolot na autopilocie się tam właśnie kieruje. No i mamy też oczywiście możliwość wpisania w opcji Directu kodu lotniska, czy tam jakiegokolwiek innego punktu, do którego chcemy polecieć. Ja teraz sobie na przykład ręcznie wprowadzę ten kod lotniska mojego początkowego w Seattle, Kilo, Sierra, Echo, Alpha. No okej, okay, tutaj miga nam cały kursor. Teraz dużym pokrętem możemy tutaj wpisać też nazwę, na przykład Seattle. Możemy wpisać kod ICAO tutaj lotniska. Ja na przykład wpiszę kod ICAO lotniska. Czyli teraz kręcimy małym pokrętłem, żeby ustawić sobie kursor tak na pojedynczy znak. I teraz kręcąc znowu małym pokrętłem, szukamy literki K i J K. Mamy K. Teraz musimy przesunąć kursor na drugi znak, czyli kręcimy dużym pokrętłem i musimy znaleźć znak S. Szybciej znajdziemy, kręcąc w tył, i mamy S. Teraz duże pokrętło, trzecia pozycja. Kręcę do przodu małym pokrętłem, aby znaleźć znak E, duże pokrętło, i teraz małym pokrętłem A. I mamy A, tak? I jest nasze lotnisko w Seattle. Możemy potwierdzić Enterem. No i oczywiście też możemy to wpisać, zamiast tak się bawić pokrętłem, możemy wpisać to z klawiatury. Kilo, Sierra, Echo, Alfa. I tak samo mamy to prowadzone. OK, dajmy Enter. Enter jeszcze raz. Activate. No i aktywuję teraz lot do lotniska, które ręcznie wprowadziłem. To jest plan lotu. Wyłączmy plan lotu i widzimy, że teraz kieruje się właśnie do tego lotniska. Oddalę trochę widok, żeby to było ładnie widać. Dobrze, ja teraz przyspieszę czas, byśmy szybko dotarli w pobliże lotniska. Dobrze, jesteśmy z powrotem troszkę bliżej lotniska docelowego, a specjalnie się przybliżyłem, żebyśmy właśnie tutaj lepiej widzieli, jak funkcjonuje tutaj approach, nie approach, tylko właśnie przycisk approach, który właśnie, gdzie nastawiamy sobie approach, czyli podejście do lądowania. Tak, ja w tej chwili wcisnąłem ten przycisk approach i mamy tutaj procedury i mamy, jakie opcje możemy tutaj wybrać. Na razie możemy wybrać tylko jedną opcję, select approach. Czyli możemy wybrać sobie podejście do lądowania, jakie chcemy wykonać. Żeby wybrać tutaj jakąś opcję, potwierdzamy oczywiście Enterem. No i mamy, że tutaj informację, że lotnisko to jest właśnie nasze lotnisko docelowe w Seattle. To jest właśnie brane z planu lotu. Jeżeli chcemy właśnie użyć opcji Approach, tutaj procedury wybrać przy podejściu, to musimy mieć w planie lotu właśnie wybrane jakieś lotnisko docelowe. I dalej możemy wybrać właśnie rodzaj podejścia, tutaj właśnie w approach.
i kręcąc dużym pokrętłem możemy sobie wybrać podejście, jakie chcemy wykonać. No to na przykład wybierzmy sobie GPS 34 lewy. Damy sobie Enter, żeby to wybrać. Dalej możemy wybrać właśnie Transition, Vector albo jakiś inny punkt początkowy. No dajmy jakiś punkt początkowy, na przykład ten. Wierzmy Enterem. No i teraz mamy opcję, czy chcemy załadować ten approach do naszego planu lotu tylko i pozostawić samolot na obecnym kursie, na obecnym etapie w planie lotu, jaki jest teraz. Czyli tak naprawdę nie zmieniać jeszcze, nie zmieniać nic w locie, tylko załadować approach do planu lotu. Albo mamy opcję activate, czyli od razu też poza tym, że to zostanie załadowany ten approach do planu lotu, to jednocześnie zostanie aktywowany, czyli samolot od razu jakby na autopilocie zacznie ten approach wykonywać, czyli kierować się do pierwszego punktu na podejściu. Ja na razie dam load i potwierdzę enterem. I właśnie teraz ładnie widzimy, że ten cały approach nam się tutaj załadował do planu lotu i widzimy też tutaj na mapce cały ten approach, tu jest ten punkt początkowy, ja już go minąłem, jest punkt początkowy i lecimy do kolejnych tutaj skrzyżowań i lądujemy, albo jak jest nieudane lądowanie, no to nie lądujemy, tu może deklaterem usunę trochę tych rzeczy, to nie lądujemy, tylko odchodzimy na holding. Tutaj tą przerywaną linią jest właśnie nieudane podejście i odejście na holding. I tą linią tutaj mamy podejście do lądowania. Klikając jeszcze raz proc, mamy już więcej opcji. Możemy tutaj, no tutaj na dole mamy, co mamy załadowane. Mamy załadowane GPS 34 lewy. Możemy to zmienić, kręcąc tutaj znowu na Select Approach i wybierając Enterem, zmieniając inne podejście. Możemy aktywować Approach. Ja to w tej chwili zrobię. Ale jeszcze wam powiem, że tak, jest jeszcze opcja Activate Vector to Final, czyli to się różni tym, że jak damy Activate Approach, to samolot będzie leciał do punktu początkowego podejścia, do tego tutaj. Jeżeli damy Vector to Final, to gdzieś się przeskoczymy od razu dalej, może do tego punktu, albo nawet do tego i już wykona tylko samolot podejście końcowe. Ja dam na razie Activate Approach, czyli przejście do punktu początkowego, damy Enter. No i widzimy, że samolot nam tutaj wykręca. Może to trochę potrwać, więc przyspieszę czas. Tak, samolot nam zawraca tutaj do tego punktu początkowego. Czyli chce się właśnie ustawić na całą procedurę podejścia od samego początku. No i nie chciałem oddalić. Tak, gdy z kolei wybierzemy Active Vector to Final, to jakby sobie już skrócimy to i samolot nie będzie się cofał, bo już jakby ten punkt minąłem, ale dobrze, dolećmy tam już. No i teraz samolot doleciał już do tego punktu początkowego, do tego transition. I już teraz widzimy, że minusikiem zbliżę. Tak, aktywowała się tutaj ten pierwszy etap. Mamy na kolorze magenta tą kreskę, więc teraz samolot będzie podążał do kolejnego punktu na naszej ścieżce podejścia. No tutaj akurat musi wykręcić o 180 stopni, więc zrobi to dużym łukiem. Tak, a teraz jeszcze raz wybiorę procedury i wybiorę Vector to Final. Aktywuję Vector to Final, daję Enter. O, i widzimy, że od razu ominęliśmy tutaj te chyba ze trzy punkty.
i od razu jesteśmy już tutaj bliżej lotniska, mamy tylko zaznaczone vector to final. No i teraz samolot właśnie realizuje podejście końcowe. No i tak, jeżeli chodzi o przycisk proc, czyli te procedury podejścia, przycisk menu był, clear to oczywiście czyści, cokolwiek tutaj wybierzemy, to clear nam to usuwa. No i enter potwierdza, co wam pokazywałem oczywiście wcześniej. Teraz jeszcze z ciekawości uruchommy sobie inne samoloty, które mają glass cockpit i zobaczmy, jak wygląda tutaj, jak wyglądają dla nich wskazania silników. Tu wybierzmy statek powietrzny. Tak, tu mamy ikonkę oznaczającą glass cockpit. Jest właśnie Beechcraft Baron, którym teraz lecieliśmy. Jest wersja bez glass cockpit i z glass cockpitem. Tak samo Cessna i tak samo mamy Muni Bravo z glass cockpit. Wybierzmy teraz Cessnę. Zobaczmy, jak wygląda ten multi-function display w Cessnie. Tutaj przybliżmy sobie widok. No i tak, oczywiście widzimy, że już widzimy, że jest tu trochę inaczej. Ok, mamy obroty silnika RPM, obroty na minutę. Dosyć niskie, o tak, teraz samolot leci, była pauza. No i mamy 2543 obroty silnika. Silnik jest jeden w Cessnie. Jest to też silnik o stałym, czy śmigło jest o stałym skoku, więc nie ma wskazań ciśnienia ładowania. Mamy tylko obroty silnika. No i co mamy dalej? Mamy przepływ paliwa w galonach, czyli to co było, olej, ciśnienie i temperatura. I tu mamy z kolei EGT, co nam brakowało w Beechcraft Baronie, czyli tu mamy wskazania temperatury spalin. Co ciekawe, mamy kolejny fajny wskaźnik, VAC od vacuum, czyli próżnia, czyli inaczej mówiąc, jakie ciśnienie produkuje nasza pompa próżniowa, żeby właśnie żyroskopy mogły prawidłowo pracować. Jest zielone wartości, więc jest dobrze. Full QT gal, czyli ilość paliwa w zbiornikach. Prosta sprawa. I tu mamy informację engine hours, czyli godziny. I jest to 19,2, czyli jest to inaczej jakby suma godzin, ilości godzin, z jaką silnik pracował, tak? Coś podobnego do licznika przejechanego dystansu w samochodzie, tak? Tutaj w samolocie mamy ilość godzin wylatanych. I tu jeżeli będziemy często latali Cessną w tym symulatorze, to ten licznik będzie się zwiększał. Dalej mamy różne wskaźniki dotyczące elektryki. I mamy tak, mamy tutaj woltomierz, i podpisane jest to jako bus. Bus jest to po prostu magistrala, napięcie magistrali tutaj mamy pokazane. I mamy jakby dwie magistrale. Mamy M od main, czyli główna, a E jest od essential. Essential, czyli coś, nie wiem dokładnie jak to tłumaczyć, bo to ma może kilka znaczeń, ale nie wiem, coś w rodzaju niezbędnej magistrali może. Nie jestem tu pewny. No i tu mamy, ile voltów mamy na głównej magistrali, mamy 28 voltów, na tej drugiej, niezbędnej, mamy 0 wskazania. I dalej mamy BAT, czyli battery, i jest to amperomierz, który pokazuje nam, ile jakby prądu jest pobierane z baterii. Jeżeli jest to wartość ujemna, to mamy właśnie pobór prądu z baterii, chociaż to jest minus 0, więc nie mamy poboru prądu. A jak będzie wartość dodatnia, to bateria będzie ładowana. I z kolei mamy też dwie baterie. M jest od main, czyli to jest bateria, czyli tudzież akumulator główny, a S jest od standby, czyli po prostu akumulator zapasowy. Tu może zróbmy taki eksperyment. O, jeszcze. Bo widać baterii,
Ja wyłączę alternator, czyli widzimy, co się stało. Widzimy teraz, że mamy na baterii głównej pobór prądu minus 22 ampery. No w sumie 22 ampery, ale minus dlatego, że bateria jest rozładowywana, a to dlatego, że właśnie nie działa nam alternator, który no, zasila nam samolot. Widzimy też, że liczba volt też tutaj spada. Było 28, jest 23,7 na magistrali głównej. No i w tej chwili, jeżeli nie mamy alternatora, wyczerpujemy baterię. Jeżeli bateria nam padnie, nie będziemy mieli prądu. No jeszcze musi paść pewnie ta druga bateria. I nie będziemy mieli prądu. Teraz włączę alternator. I widzimy z kolei wartości na plusie, ponieważ troszeczkę rozładowałem baterię, to teraz alternator doładowuje tą baterię. Dlatego jest wartość na plusie i ona będzie teraz dążyć do zera, jak w miarę ładowania się, właśnie już jest 0,4, czyli nasza bateria się ładuje. Ilość volt wróciła do 28. Ok, tak to wygląda w Cessnie. Czyli mamy, no, tu mi brakuje EGT, vacuum też by się mogło przydać, no, jeżeli chodzi o Beechcraft Barona, ale niestety tam tego nie mamy. I zobaczmy sobie, jak to wygląda w Muni Bravo. Cóż my tu mamy? No też jest trochę inaczej, jak widać od razu na pierwszy rzut oka. Muni Bravo ma jeden silnik tłokowy, ale ma zmienny skok śmigła, więc też mamy wyświetlenie ciśnienia ładowania, jak i obrotów silnika, czyli podobnie jak w Beechcraft Baronie, tylko z jedną wskazówką, bo to jest jeden silnik. Ilość paliwa mamy, mamy przepływ paliwa, ciśnienie oleju, temperatura oleju, co ciekawe, w stopniach Fahrenheita, tak samo temperatura EGT w stopniach Fahrenheita, temperatura głowic cylindrów jako CHT, dalej jest też elektryka, ale co ciekawe, nie ma tu żadnych wartości, jest tylko volts 2, ale to jest to, dwójka, znaczy nie wiem, co to jest, 0,0, bateria 2 amps, nie ma żadnych wskazań, no nie wiem, o co chodzi. Co ciekawe, mamy tutaj trymery, pozycję trymerów, czyli jeżeli będę to sobie zmieniał, chociaż teraz mi autopilot pilotuje, więc tu będzie i tak korygował, tak, pozycja trymeru nos w górę w dół, albo pozycja trymeru na sterze kierunku, czy jest tu w lewo, czy w prawo, może zmienię na przykład w lewo, nie wiem, czy autopilot też steruje trym ogonowy, ale wydaje mi się, że nie. No dobrze. I mamy jeszcze informacje o klapach. Teraz mamy klapy w górze. Zwolnijmy trochę obroty. I wysuńmy klapy. Tak, zmieniła nam się tutaj grafika. Mamy takie trzy kreseczki, co jakby oznacza pozycję klap pośrednią. I teraz mamy, jeszcze raz wychyliłem klapy na pozycję down, czyli to jest już maksymalna pozycja wychylenia klap. Teraz podniosę na pierwszą pozycję, trzy kreseczki. I jeszcze raz i mamy up. No i poza tym to chyba różnic nie ma. Także tak to wygląda w Muni Bravo. No mamy tu jeszcze inne informacje. No i co, to tyle jeżeli chodzi o wyświetlacz multifunction, wielofunkcyjny wyświetlacz w symulatorze FSX. Także dwa odcinki grube za nami, gdzie myślę w miarę dokładnie omówiłem tutaj oba te wyświetlacze Glass Cockpit. Tutaj z niecierpliwością czekam, jak to będzie wyglądało w najnowszej odsłonie Microsoft Flight Simulator. Tam już możemy podejrzeć kokpity niektórych samolotów, jak wyglądają, i ten Glass Cockpit tam się oczywiście często pojawia, także no myślę, że w najnowszej odsłonie tego symulatora Glass Cockpit będzie podstawą i tam można zobaczyć, że pewnie będzie dużo więcej opcji, już można mniej więcej podejrzeć te Glass Cockpity, co tam jest, ale
No ale nie widziałem tego dokładnie w działaniu jeszcze, no ale mam nadzieję, że będzie tam właśnie to dużo lepiej odwzorowane niż tutaj w tym stareńkim symulatorze z 2006 roku. Ale dobrze tu było sobie przypomnieć, jakie tutaj ten Glass Cockpit ma funkcje, jak tutaj się operuje, jak to wszystko wygląda, bo na pewno się przyda w przyszłym symulatorze, na którym też zamierzam latać. Dobrze, także nie przedłużam, to tyle, dzięki za oglądanie i do następnego.